kochani, słuchajcie, odzywam się na szybko. Powiem wam, że dzisiaj w nocy nie spałam prawie w ogóle, bo słusznie w nocy miała taki kryzys, nie wiem co się stało, ale było... No... Miałam bardzo złe myśli po prostu w pewnym momencie. Teraz jest ok. Dałam jej leki i jakoś wydaje mi się, że jest ok. Ale jadę z nią do weterynarza, no, żeby zobaczyć, co tam się stało. Więc tylko na szybko się do was odzywam. Mam jeszcze chwilę, pokażę wam, co mam na sobie i odezwę się, jak wrócę. Słyszycie, nawet mi głos drży po prostu. No wie, teraz wydaje mi się, że jest sytuacja opanowana, no ale wiecie, musimy to sprawdzić i... I po prostu piję chyba trzecią kawę od rana. Bo straszne, słuchajcie, czuję się jak po imprezie po prostu. Jak kaca. Ale tak, no wziąłam zimny prysznic, umyłam włosy, ogarnęłam się. Zadzwoniłam, o której tam jest pani doktor i po prostu jedziemy. No, tyle. Słuchajcie, ja tak wyglądam. Na sobie mam te najnowsze jeansy z H&M, podlinkuję wam, nie pamiętam jak one się nazywały i one są takie super wysokie i fajnie, zobaczcie, tak robią talie, nie? Tylko są bardzo małe, bo ja wzięłam specjalnie rozmiar większy, a są takie naprawdę, więc polecam wam rozmiar większy. A tak to są naprawdę spoko, do tego mam body, ono jest z Zary chyba. Te Nike, skarpetki są z H&M, z paskiem, ale tego nie widać. I tutaj mam torbę na sushi, to jest ta torba z Zary. Ja wam chyba kiedyś mówiłam, że wrzucę wam, bo widziałam, że są takie fajne na H&M. Bo ten łańcuszek jest taki, jednak wiecie co, że jak robię tak, to, no to jest dla psa stresujące. Więc jak jeszcze będą, to postaram się nie zapomnieć wam podlinkować. No i tak, jadę, słuchajcie, jestem zestresowana. O, natomiast kicia jest. Suszeczek, jak się czujesz? Więc dobrze wyglądam. Nie jest, nie wyglądam źle, więc dobra. Zbieramy się. Cię? Kto do mnie przyszedł? Sierściu mały do mnie przyszedł. Sierściu mały do mnie przyszedł, tak? Leci z ciebie futro, chyba wymieniasz. Ale jesteś nagrzana, tam leży cały czas. Przy oknie, a tam działa jeszcze kaloryfer trochę od spodu i jeszcze świeciło słońce, taka jesteś cieplutka. Nie czujesz, że weterynarzem pachnę? Dobra, słuchajcie, no co? Więc powiem tak, że w nocy no naprawdę sushi no nie mogło oddychać, wiecie, ja myślałam, że to już po prostu jakiś koniec. Najadłam się strachu, naprawdę. Może spałam z godzinę, a nawet mi się nie chce spać. Chodź. Chodź, borsuczku, chodź. No chodź, chodź, kochanie. Patrzcie. No normalnie też się w nocy, całą noc tak przytulała i w ogóle, i nawet słuchajcie, kicia przychodziła i tak siedziała i na nią patrzyła, gdzie nigdy tego nie robi. No ale w każdym razie tak. Rano wstała. A wypiła, słuchajcie, 2,5-litrowe miseczki wody. A no w ogóle pieski tak mogą reagować, sushi też tak reaguje, że jak coś ją boli, to pije dużo wody. I myślałam, że ona chce siku, a ona o 6 rano do miski, że jeść chce. No więc widziałam, że nie jest jakoś tragicznie. No bo normalnie zawsze w tych stanach, jak jej się tak pogarszało, no to nie chciała jeść. I poszłyśmy na spacer i w ogóle wszystko ok. No i wyglądała też ok, ale mówię, no nie, pojadę do lecznicy, żeby ją obejrzeli, czy co tam się stało. No i ja też już wam kiedyś mówiłam, że no ja już teraz wiem też, jak sama reagować, jakie jej leki mogę podawać. No i podałam jej w nocy wszystkie leki i jej to w nocy ustało, te kłopoty z oddychaniem.
No i pani ją zbadała i serce ok, no jakby wiecie, na ten jej stan pieska 16-letniego z chorym sercem, ale że ok, wszystkie tam inne rzeczy też ok. No i nawet nie dostała żadnego zastrzyku ani nic, no bo też właśnie przez to, że dostała w nocy te leki, no to już nie trzeba było. Także... także wygląda na to, że jest ok, więc albo po prostu te leki zadziałały, już jest ok, albo może to był jakiś, wiecie, jakaś taka zmiana pogody. Też dzisiaj właśnie nad ranem była ta pełnia, robi się ciepło no i zmienia się ciśnienie i coś tam się dzieje z tą pogodą, więc no nie wiadomo. Tak po prostu Sushi czasami ma, że ma takie, wiecie, reakcje. W każdym razie jest wszystko ok. I to najważniejsze, wiecie, bo lepiej pojechać do weterynarza i się dowiedzieć, że jest wszystko ok, niż ten. Ale no, naprawdę bardzo, bardzo się zmartwiłam w nocy i mówię, no, może godzinę spałam, bo cały czas czuwałam, budziłam się, czy wszystko ok. No ale właśnie w nocy, jak tam o 3 to się stało, jak jej podałam te wszystkie leki, to potem to jakoś ustało i poszła spać, no i rano wstała pierwsze co do miski. A ty tu ci dałam rano i jeszcze żeś nie była w tej misce nawet popatrzeć, co tam jest. Kocie. Tak? Miziaku. Miziaku, ty jesteś takim miziakiem, po prostu kot jest przyklejony do mnie, ale zresztą słyszę też. No idź tu zobacz, tu masz jedzenie. No. Sypie się strasznie kicia. Znaczy ona zawsze jej w utro się sypie, ale teraz to chyba naprawdę coś zmienia. Widzicie, że tego futra jest widzicie, już ten. Polubiła swój kwadracik, że tak powiem. Nie wchodzi tam w ogóle do środka. Ja pokazywałam wam, kupiłam na Allegro. Jak nie zapomnę, to podlinkuję. Powiem wam też, że ostatnio no, wszyscy chyba mamy gorszy okres, ale jakoś ostatnio miałam naprawdę tyle pracy, tyle jakichś obowiązków, że po prostu nie wyrabiam się ze wszystkimi. Wiem, że po prostu jacyś durni ludzie mi piszą, o, jaką ty masz pracę, cały czas siedzisz w domu, no ale wy nie widzicie, jak ja pracuję. Kurde, no, mówię, no ja bym musiała nagrywać, jak nie wiem, kilka godzin siedzę przy laptopie albo rozmawiam przez telefon, albo coś takiego. No nieważne, jakby powiem wam, że właśnie zaraz muszę usiąść do kompa i tam różne rzeczy porobić i powysyłać. Jeszcze miałam iść na pocztę, powysyłać jakieś dokumenty, ale już dzisiaj tego nie zrobię, bo jest 16:30 i też dopiero się do was odzywam. Powiem wam, że normalnie jak ruszam głową, to czuję, jak mi coś tam po prostu, nie wiem, skrzypi dosłownie, bo ja zawsze mam właśnie tutaj ten, albo mam ten napięciowy ból głowy tutaj z tyłu czaszki, albo właśnie od stresu, słuchajcie, w karku tutaj, a jeszcze, też powiem wam, że właśnie w nocy, jak ona tak nie mogła oddychać, to zgasiłam światło, żeby jak ona już usnęła, zgasiłam światło i jeszcze tak oddycha, no wiadomo też, że leki zadziałały, ale włączyłam jej, słuchajcie, na całą noc tą lampę solną i ja nie wiem, jak to działa, ale no nie wiem, też miałam wrażenie, że po prostu jak włączyłam tą lampę i ona tak z godzinę była zapalona, to jakoś tak nie wiem, ale też wam mówiłam, że odkąd mam tą lampę solną, a ją codziennie włączam przed snem, z 4 godziny się pali, to Sushi te problemy z sercem się tak, no nie to, że polepszyły, bo tutaj już wiecie, raczej się nie polepszy, ale nie ma jakiegoś pogorszenia. No i też pani doktor dzisiaj powiedziała, że jak ją słuchała, no to jest po prostu tak, jak jest zazwyczaj, nie? Że no, nie jest to zdrowe serce, ale nie ma pogorszenia. No i ja nie wiem. Ja też myślę, że no na pewno przez to, że mi się stan polepszył, ja się nie stresuję, to kiedyś wam mówiłam na vlogu i co wy mi pisaliście, że no zwierzątka też przejmują nasze jakieś tam stresy, lęki i tak dalej.
Ale też naprawdę ja mam, no i też wiecie, weterynarz zastrzyki, no okej, nie? Ale naprawdę mam wrażenie, że odkąd jest ta lampa, to, to jakoś jest lepiej. No i też właśnie zgasiłam światło, ale zostawiłam na noc włączoną tą lampę. I wiecie, że ja na przykład przy, wiecie, nie wiecie, ale ja przy świetle nie usnę, ale przy tej lampie, słuchajcie, dzisiaj w końcu usnęłam, no bo tam jeszcze czuwałam, długo patrzyłam, jak ona oddycha i czy wszystko ok, bo po prostu też, wiecie, bałam się usnąć, że nie wiem, usnę i jak coś się będzie działo, to się nie obudzę. Ale usnęłam, no wiadomo, tam też wiecie, co chwilę się budziłam i sprawdzałam, patrzyłam, czy wszystko ok, ale naprawdę, słuchajcie, tą lampę solną to ja wam polecam. To jest, nie wiem, jakoś już teraz tak mam, że po prostu wieczorem jak idę do sypialni, to włączam i jak ona jest niewłączona, to jakoś czegoś mi brakuje, że to światło jest naprawdę takie kojące i jakoś tak mi jest lepiej. A też tam właśnie w opisie tego, no staram się nie zapomnieć, wrzucić wam linka, bo tam w tym opisie też było napisane, że ona ma pomagać na u ludzi z problemami krążenia. Nie pytajcie mnie, jak to działa, ja się nie znam. Ale tak. I wiem też, że ostatnio z linkami wam tam jakieś rzeczy mówiłam, że wrzucam, nie wrzucałam, ale no naprawdę ostatnio po prostu... No wiecie, jak to jest. Super. Ja się cieszę, jak mam dużo pracy, no bo to jest okej, okay, ale też po prostu ostatnio jest taki okres, że no jakoś, no zresztą nieważne, nie chcę nic mówić, bo wiecie, zaraz właśnie będzie, że a jaką ty masz pracę, ty nic nie robisz w ogóle. Naprawdę, powiem wam, że ja cały czas już od 3 lat właściwie mam taki okres, że czekam, no to się skończy, to już będzie dobrze, to się skończy to... i cały czas jest coś nowego. Mieliśmy wcześniej COVID, teraz wojna i cały czas też wiecie, jakieś różne problemy, no też jest wiele rzeczy, o których wam nie mówię, no bo co tu opowiadać, nie, ale ale paradoksalnie jakoś tak, mimo że słuchajcie, nie mogę spać dzisiaj, to po prostu się czuję wykończona, ale jakoś tak, nie wiem, czy się po prostu już było tyle tych stresowych sytuacji, że się nauczyłam po prostu z tym żyć i mam wrażenie, naprawdę powiem wam, że ja się czuję po prostu jakaś kuloodporna, że z jednej strony oczywiście, że to przeżywam i nie wiem, mi się martwię i stresuję różnymi rzeczami, ale z drugiej strony to jest tak, że po prostu no... jakąś taką, naprawdę paradoksalnie taką siłę mi to daje, że no mam wrażenie, że jak ja już tyle przeżyłam, to już po prostu cokolwiek by się teraz nie wydarzyło, to ja dam radę, o. Ale mówię wam, że cały czas czekam, wiecie, takie, żeby w końcu był jakiś spokój, nie wiem, w ogóle na świecie generalnie, żeby była tu cały czas... Wiecie, tu inflacja, tu kurs euro, tu kredyty hipoteczne idą do góry, tu coś tam, nie? No cały czas ceny idą, no to już też od jakiegoś czasu, ceny idą do góry, wszystko drożeje i w ogóle jakoś tak cały czas dochodzą jakieś takie nowe rzeczy niezbyt dobre dla nas wszystkich, nie? No bo to nie jest tak, że to tylko u mnie, no tylko to wszystkich jakby dotyka, więc też mam wrażenie, że no... Po prostu wszystkim ludziom się teraz, tak jak wam cały czas powtarzam, wszyscy mają problemy, wszyscy mają jakieś stresujące sytuacje, każdy się z czymś mierzy i że po prostu chyba jest jakieś takie, nie wiem, ogólne napięcie i też podobno jest coś takiego, że można tak jakby przejmować właśnie jakby lęki czy napięcia innych ludzi, a ja, wiecie, jak jest to co wam mówiłam, że jestem emocjonalnym SpongeBobem, więc na pewno tak mam. Więc to pewnie też na mnie wszystko działa, ale staram się, no i miałam taki plan właśnie, wczoraj sobie posprzątałam pokój, dzisiaj rano wstanę, zrobię sobie jogę, zrobię sobie trening, zrobię sobie zdrowe śniadanie, no a rano wstałam, 3 kawy, zjadłam taki, kupiłam coś takiego, no, jest, słuchajcie, takie Berliso,
ten, wiecie, ten ryż na mleku. Z mango to chyba było, czy z morelą. Nie wiem. Bardzo dobre. A drugi kupiłam jakiś kokosowy, jeszcze nie próbowałam. Więc jadłam tylko to. Wypiłam 3 kawy. Właśnie też mam taką jedną sprawę, którą po prostu zawodową, że tak powiem, którą teraz ogarniam i od rana po prostu eksplozja 20 maili w tej sprawie i napisałam, że przepraszam, ale będę to, zrobię to wszystko wieczorem, że po prostu teraz nie jestem w stanie się skupić. Tak, przez tego gremlina małego. No. No i pojechałam do weterynarza. No i już moje borsuczki małe. Pani się tak martwi o ciebie. Powiedz. No, miałam cię wykąpać, ale pani doktor powiedziała, że nie. Zresztą nie będę jej teraz, wiecie, też po tej nocy męczyć, no ale wydaje się naprawdę. Generalnie jest bardzo zainteresowana jedzeniem. Tak? Podasz mi buzi? Podasz mi buzi? O, weterynarza był taki młody labrador, chyba ten pan mówił 5 miesięcy. I to jest, słuchajcie, takie inne, no w ogóle labradory są takie, wiecie, do ludzi, takie, że po prostu się cieszą i on tak widzę i tam go trochę pogłaskami w ogóle. I to jest takie inne doznanie, że słuchajcie, ten pies jest taki duży, że ma taką dużą głowę, że wiecie, słyszycie, to jest taka drobinka. A też w ogóle ostatnio jak były u mnie i Klaudia, i Ola, to obie powiedziały, że Boże, jaka ona jest malutka, że na filmach jakoś wygląda na większą. No cóż, jest bardzo malutka. Ona jest tak, nie jest wielkości Shih Tzu. Ona jest tak wielkości Yorka bardziej. Malutka jestem, nie? Malutki. No i te pogłaskałam tego labradora, on tak się niecierpliwił i siedział i cieszył i wiecie, z każdego tak. A Sushi to wiecie już, i raz, że mały piesek, ona też nigdy nie była aż taka, chociaż towarzyska to jest, ona jak na przykład nadal jak ktoś przychodzi, to ona się cieszy, stoi, wita i w ogóle, nie? Ale ten, ale zawsze to jest takie, że wiecie, niektóre psy to po prostu mają głowę wielkości Sushi całej, nie? I to, bo Sushi to tak, wiecie, delikatnie ten, jak są te takiego, wiecie, labradora, można tak wytarmosić, wyklepać i no. Nie? Na Sushi to oczywiście się bardzo denerwowała, że jakiś piesek ją zaczepiał, bo powiedz tak, jak do ludzi jestem towarzyska, to do psów zupełnie nie. Dla Sushi psy, dzieci, koty, inne zwierzęta generalnie mogłyby nie istnieć. Powiedz, chyba jestem zmęczona. Jestem chyba zmęczonym psem, co? Tak mi się wydaje. Pani teraz usiądzie do kompa trochę. To się ze mną prześpisz, bo Sushi ze mną chodzi krok w krok. I muszę zrobić coś do jedzenia. No, ale najważniejsze, wiecie, najważniejsze, że wszystko ok, powiedz. Pani się strachu najadła, pies też pewnie się tutaj. No. Najważniejsze, że już jest wszystko ok. Widzicie. Tak? Borsuczku? Ja jestem zmęczona. Oczka się chyba zamykają. A Sushi serio tak ma, że jak się kąpię, to leży pod kabiną. Jak nagrywam, to nie zawsze. Tam nie lubi w tym pokoju moim za bardzo leżeć. Ale no generalnie, gdzie nie chodzę, to ona za mną chodzi, dlatego też jest zmęczona, bo nie śpi, tylko jak uśnie mocno, jak się patrz, jak uśnie mocno i nie słyszy, że jak gdzieś pójdę, to to wtedy chrapię, tak? Czemu, kochany? Tak, widać, że jesteś zmęczony. No i tyle, słuchajcie, i po prostu to też jest tak, że właśnie ostatnio te vlogi tak nieregularnie i też tak późno zaczynam nagrywać, no bo po prostu słuchajcie, cały czas coś. Dzisiaj też miałam jeszcze jechać do Anity na ten laser, który miałam zaplanowany, ale też jej napisałam, że kurczę, no nie chcę wychodzić z domu i zostawiać, bo w sumie nie wiem.
Więc to odwołałam, mówię od rana, po prostu zawsze tak jest. Czy wy też tak macie, że jak po prostu się jakaś jedna rzecz dzieje, to nagle wszyscy coś chcą. No, ja zawsze powtarzam, że lubię, jak coś się dzieje i oczywiście to podtrzymuję. Tylko ostatnio jakoś po prostu za dużo tego wszystkiego. No i cały czas mam, słuchajcie, też ze wszystkimi rozmawiam, że w ogóle jak to jest możliwe, że przed chwilą się zaczynał, w ogóle dla mnie przed chwilą był Sylwester, potem walentynki, moje urodziny, a w ogóle już się marzec kończy i zaraz jest kwiecień. Ja nie wiem, co się dzieje, ale po prostu ten rok tak szybko leci. Zaraz będzie 4 miesiące tego roku. Ja nie wiem, kiedy to się stało i ja cały czas mówię, że się zapiszę na prawo jazdy. I miałam w tym tygodniu w poniedziałek to załatwić, ale po prostu no naprawdę nie było kiedy. I ja nie wiem, mi to przelatuje tak o. I naprawdę, jak mi ludzie mówią, że ty siedzisz w domu, nic nie robisz, jak ja bym chciała, słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy ja miałam taki dzień, że siedziałam i nic nie robiłam, naprawdę. Nie mówię tak, nie chciałabym siedzieć, nic nie robić, bo tego nie lubię. Ale czasami chciałabym tak mieć, na przykład taki weekend dla siebie, że chodzę 2 dni w piżamie i oglądam seriale i mieć na przykład tak każdy weekend. No, także także jeżeli pytacie, co u mnie, to właśnie tak to wygląda. Właśnie zaraz jeszcze muszę iść z tego vloga, na dzisiaj zmontować. No naprawdę, ja tu jestem w takim niedoczasie i tak, więc dobra, idę ogarnąć to, co mam zrobić i zrobię sobie jakiś obiad i do was tutaj wrócę i się odezwę. Już chyba drugi tydzień planuję, żeby zrobić jakiegoś live'a w weekend i cały czas też coś, bo albo coś robię, albo z kimś się widzę, albo nie wiem, coś tam. I nie mogę się po prostu do tego zabrać. A już wam chyba... No tak, walentynki ostatnio był. Dobra, kochani, zbieram się do roboty i niech się sushi trochę prześpi i wrócę do was za chwilę. Mam nadzieję, że mnie nie nienawidzicie za te vlogi, że tak wyglądają. No ale mówię wam, ja nagrywam codziennie i to jest po prostu moje prawdziwe życie i każdy tak ma, że po prostu czasami ma takie dni. Jak ludzie tego nie rozumieją, to nie wiem, zazdroszczę im życia, kiedy mają po prostu codzienny czas na same jakieś, nie wiem, atrakcje, rozrywki i... No wiecie, jak ja bym nagrywała vloga raz w tygodniu, to też by było inaczej, nie? Więc to i taki urok, i nie urok. Moich filmów. Dobra, zmykam. Sushi. No sushi za mną chodzi w krok. W ogóle nie wiem, czy to zobaczycie, ale... Czekajcie. Próbowałam nagrać iPhone'em na stories. O, aparatem lepiej widać. Zobaczcie, jaki piękny księżyc. Oczywiście on jest taki rozmazany, a powiem wam, że na żywo jest po prostu wielki i wygląda, jakby świecił bezpośrednio na mnie. Zobaczcie, jak ładnie. No, także... Słuchajcie, powiem wam tak, jest mi strasznie zimno, mimo że... Słuchajcie, tu jest 22,5 stopnia, więc jest mega ciepło, bo dzisiaj było słońce i się nagrzało w domu. Ale chyba ze stresu, normalnie mam lodowate dłonie, lodowate stopy. Zrobiłam film, wrzuca się. No i chyba jakaś adrenalina mnie trzyma i też chyba taki, wiecie, podświadomy lęk. Bo sushi, jak coś się dzieje, to zawsze się dzieje w nocy. No zobaczcie, jakim jestem uśmiechniętym psem, prawda? Wszystko już będzie dzisiaj dobrze, tak? Tak? To było kichnięcie na tak? Będzie dobrze. Już się dobrze czujesz, tak? Powiedz, może to napełnię pustki. W każdym razie, wiecie, taki podświadomy... no pewnie z dziećmi jest tak samo. Chociaż wiem, że mi ludzie piszą, o Boże, to jest oburzające porównywanie dzieci do psów. Ja uważam, że oburzające są takie uwagi. To jest czujące stworzenie i potrzebuje opieki. Można je tak samo kochać. Jak ktoś tego nie rozumie, to z nim jest coś nie tak. No, z dziećmi pewnie też jest tak samo, nie? Że
gorączka czy coś, to w nocy zawsze, jeśli źle się czują, więc tak, powinnam już, bo jest za 5:19, więc zaraz włączę fakty, więc powinnam już przysypiać, a w ogóle mi się nie chce spać. I mam to takie właśnie uczucie, że jestem głodna, ale jakoś nie chce mi się jeść, ale zaraz sobie obiorę ziemniaki i zrobię sobie pire, kotlety i marchewkę z groszkiem, bo to jest ciepłe, takie kojące jedzenie. Więc może jak się tak najem, to usnę, ale boję się, że po prostu dzisiaj, wiecie, będę się budzić cały czas i sprawdzać, co z Borkiem, co w sumie chyba nie jest takie dziwne. Ty już zjadłaś dzisiaj po obiady, ty więcej nie dostajesz przy dzisiaj. O, właśnie o tym mówiłam, zobaczcie, w ogóle idę sobie jutro więcej tego kupić. Takie Belriso, tylko rano jadłam chyba z morelą. Tego nie jadłam jeszcze z kokosem, ale jakaś taka cała seria, naprawdę dobre. No i tak, oczywiście, że mam. Gdzie są moje kotlety? Po prostu moje kotlety, no oczywiście, że mam bałagan. Zawsze wszystko piętrowo poupychane. I co jeszcze? I marchewkę z groszkiem chciałam, tak? A ojejku, ja mam tu leniwe od Oli. Jezu, ja o tym zapomniałam. To będą na deser. Ale mi zrobiła leniwe, no tak. Boże, zapomniałam. No naprawdę, powiem wam, że ostatnio... O, nawet mnie nie widzicie. Ostatnio u mnie się tyle dzieje, że... Naprawdę... Nie ogarnę. Ale piękne teraz zielone światło. Uuu, właśnie tego nie lubię, zobaczcie. Czasami to się tak robi, że stanę na... Nie, już będzie teraz zielone, nieważne. Dobra, obieram ziemniory, jako prawdziwa tutaj matka Polka, szczerbola małego. No, jeszcze pójdziemy na jeden spacer i myślę, że pójdziemy dzisiaj wcześniej spać obie, tak? No, skończyłam już. Został mi jeden odcinek z Bez Tajemnic. Kocham ten serial, naprawdę, jak macie HBO Go i lubicie takie tematy związane z psychologią, albo jesteście ciekawi, jak wygląda terapia, to bardzo wam polecam. Dobra, jest za dwie, więc włączam fakty, zaczynam robić obiad i tyle. Ktoś, kto jest w dobrym humorze, jest bardzo głodny. A słuchajcie, właśnie ja to zawsze się od was tyle ciekawych rzeczy dowiem. Na Instagramie Wicka mi napisała, że dzisiaj jest, słuchajcie, jakieś rekordowo wysokie ciśnienie i znalazłam artykuł o tym, że w ogóle w Łodzi dzisiaj jest, dzisiaj i jutro, najwyższe ciśnienie od chyba 2 lat. Więc ja już wiem, skąd to się wzięło. Także no ja mam nadzieję, że dzisiejsza noc już będzie spokojna, no ale też wiecie, dzisiaj dostanę sushi leki, bo to jest tak, że ona nie może tak non stop brać takich dużych dawek, natomiast w takich sytuacjach po prostu ja jej zwiększam i tam jeszcze inne dostaję, nie będę was tym zanudzać, ale generalnie tak, gotuję ziemniaki, odgrzewam marchewkę, kotleta, ale jeszcze w międzyczasie oglądałam fakty i piszę z wami na Instagramie, już muszę przestać, bo już które jest za 5:08, właśnie muszę zobaczyć, czy mi się film wrzuca. I powoli już czuję zmęczenie. Byłyśmy przed chwilą na spacerze i słuchajcie, tu gdzieś niedaleko był, nie wiem, czy pokaz sztucznych ogni, czy ktoś sam wystrzeliwał i się zestresowałam, że sushi się przestraszy, nic, ona nic nie słyszy, a normalnie aż było czuć zapach taki, ten, nie wiem, tego prochu, czy jak, nie wiem, no ale wiecie o co chodzi, taki zapach, jak jest ze sztucznych ogni. Jestem dzisiaj nieskupiona, ale jeszcze co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, wczoraj się kładłam spać i wszystko było ok. O 3:00 jak mnie sushi obudziła, jeszcze było ok. No i potem nad ranem, chyba nie wiem o której, no ale o którejś tam już przysnęłam i teraz tego nie widać. Później jeszcze może się do was odezwę bez makijażu. Obudziłam się, słuchajcie, cała tutaj, cała wysypana. Więc ja po prostu tak reaguję na stres, ale zazwyczaj to było tak, że wiecie, jakiś 1-2, a po prostu ja dzisiaj jak spojrzałam w lustro, to nie mogłam uwierzyć, słuchajcie, co to było. I po prostu takie wielkie, przez kilka godzin dosłownie, i to takie wielkie, białe, w ogóle po prostu muszę dzisiaj sobie nałożyć na noc ten...
ten krem z ren. Masakra, serio. Naprawdę, tak się najadłam strachu przez ciebie, Borkuś. Ogonek. No, także... A właśnie dzisiaj też byłam umówiona z Anitą na laser. I raz, że nie chciałam sushi zostawiać, a dwa też, że miałam sobie wyleczyć buzię z tego trądziku, no bo laser to też jest, wiecie, no, wywoływanie stanu zapalnego na skórze. No jak się go wywoła na już istniejący stan zapalny, to może być dużo gorzej, także i tak po prostu bym... już jestem zmęczona. I tak nie powinnam... bym była tego robić, może, no wiecie o co chodzi, tak to nie był dobry moment, żeby to zrobić, także umówię się za jakiś czas. No, także tak to, słuchajcie, wygląda taki dzisiaj vlog. W ogóle mam tam jeszcze dwie przesyłki, jedną z Many Mornings, drugą z nawiasem mówiąc, ale no nawet nie miałam czasu nic otworzyć, ani w ogóle nic zrobić. A jeszcze właśnie mówię, miałam poumawiane jakieś dzisiaj tam rzeczy, a zaraz jeszcze właśnie muszę dokończyć jedną rzecz, więc muszę usiąść do komputera, także nie mogę iść jakoś za wcześnie spać, bo muszę, obiecałam, że coś dzisiaj wieczorem jeszcze wyślę, więc jeszcze muszę nad tym usiąść, także no kochani, tak, widzicie, no, po prostu to jest życie, no wiecie, większość vlogerów nagrywa tam, nie wiem, raz w tygodniu czy coś, to u nich nie widać takich rzeczy, a u mnie to widzicie, samo życie, no. A i jeszcze właśnie bardzo dziękuję, proszę, nie mogę, tej widzce, która mi napisała o tym ciśnieniu, wysłała mi apkę, jaką można ściągnąć do monitorowania tego i po prostu będę to teraz sprawdzać, jak będzie nadchodziło, no bo to aż jak wpisałam w Google, to w ogóle pełno artykułów mi wyskoczyło, że właśnie dzisiaj jakieś rekordowe i w ogóle, znaczy, że tej nocy, która była i tej dzisiejszej, która będzie. I to dlatego mamy teraz taką pogodę, że mamy takie mega, mega słońce i ciepło w dzień, a chłodno w nocy i to podobno od tego. A w ogóle też gdzieś oglądałam filmiki i też właśnie mi artykuł mignął o tym, że właśnie jakieś są dziwne anomalie pogodowe i chyba w Niemczech przywiało piasek z nad Sahary. Normalnie były takim żółtym piaskiem samochody pokryte. Chyba w Niemczech, nie wiem. Ale w każdym razie coś dziwnego się dzieje. Nawet powiem wam, że nie miałam czasu za bardzo śledzić wiadomości. Wczoraj, dzisiaj tylko obejrzałam fakty właściwie. Pamiętacie, jak wam mówiłam na początku wojny, że ktoś mi powiedział, że Putinowi starczy na 7 dni jakby broni, sprzętu, wojska, nie wiem jak to nazwać. I zobaczcie, który dzisiaj już mamy dzień. Straszne to jest, te miasta takie poniszczone, wiecie, to jest przerażające, bo nawet jakby się ta wojna skończyła dzisiaj, no to tam tyle ludzi nie ma do czego wracać, nie mają, wiecie, no nie mają domów, nie mają nic, dosłownie nie mają nic, zanim to się wszystko odbuduje, a nie wiadomo ile ta wojna jeszcze potrwa. Jezus Maria, straszne, no. Nawet wiecie, tak z jednej strony bym chciała coś powiedzieć o tym, bo mam w sobie dużo jakby, no, takich przemyśleń, wiecie, współczucia i wszystkiego, a z drugiej strony właśnie zawsze mam taki problem, że się wydaje takie banalne i tak, no, to co mówię, wszyscy wiedzą, no, tak, nie mają gdzie domów, ale no to jak ja sobie o tym pomyślę, wiecie, to tak ja to wszystko do siebie biorę, tak jak ja bym teraz była w innym kraju, bym wiedziała, że nie mam domu, nie mam nic właściwie, jestem w tym, co stoję. Co to w ogóle, po prostu naprawdę siła tych ludzi jest niewiarygodna. Bo to jest niewyobrażalne, to jest, słuchajcie, to jest tak jak depresja.
jak ktoś tego nie przeżył, to wiadomo, część ludzi jest empatyczna, inna nie, to jest inna sprawa, ale no nawet jak się jest empatycznym, to ciężko sobie wyobrazić takie cierpienie, ból, strach i wszystko naraz. Także tak, kochani. Dobra, ja idę wziąć prysznic, idę zmyć ten makijaż, nałożę sobie ten krem. Zobaczę, czy wam się pokazać, czy nie. Nie chcę mi się słuchać komentarzy, ale normalnie czuję tutaj, wiecie, wszędzie pod palcami, że jest pięknie. I zrobię sobie w końcu obiad. Ale też, no, jestem tak głodna, bo rano zjadłam tylko ten ryż berliso. I właściwie już nic więcej. I może chyba czuję, że mnie, wiecie, zamula. A też tak mam, że wiecie, nie będę mogła spać, bo będę się stresować i się będę budzić co chwilę i sprawdzę, czy wszystko ok, nie? Ale nie, już dzisiaj będzie ok, nawet teraz widzę sobie. Chyba się pies dobrze czuje już. Pies, ogon. Zobaczcie, co on robi. Słyszę ostatnio uskutecznia takie tarzanie. Ona, wiecie co, już ma problem, że nie może się podrapać po plecach. Po prostu nie jest w stanie, nie wiem, ani tak wygiąć głowy, no wiecie, zmiany zwyrodnieniowe w nogach, nie ten, nie może się podrapać. I bardzo często tak robi, bo mi się wydaje, że ona się tak po prostu drapie po plecach. Bo czasami też ona nigdy nie lubiła, żeby ją, nie wiem, jakoś tak bardzo, ona się sama przytula, ale głaskać czy dotykać nie. A ostatnio przychodzi, ja teraz mam dłuższe paznokcie, bo tak zapuszczam, może mi się uda w końcu wybrać na tą hybrydę. I robię tak, i ona, wiecie, się nadstawia, że i tu, i tu, i tu, bo... No, dobra. Idę zmyć makijaż. O, proszę bardzo, teraz będzie ujęcie dla tych wszystkich, którzy piszą, ale masz fatalną skórę, ale masz trądzik, ale wyglądasz... Zobaczcie, nawet tu coś w ogóle mam. Czoło w ogóle. Tak. Więc słuchajcie, jeżeli mnie pytacie o krem, który mi najbardziej pomaga, to jest ten krem. On jest, to jest antytrądzikowy do skóry wrażliwej i to mi najbardziej pomaga. Więc tak, dobra, już robię ten obiad. 20:37, ogon dostał leki. O, a to jest ta nowa piżama w te. Braki i w chmurki, no, także. No co, sushi? Wiem, że jesteś podekscytowana. Dobra. W końcu jem. 2:29. Ale, jakie. Może nieładne, bo nałożyłam to jakkolwiek, muszę się głodna, ale pysznie jedzę. Ładne też, ładne jesteście kotleciki. A w ogóle wam pokażę, widzicie? Tak na przykład wygląda moja ręka też od stresu. To, co mi się robi na kostkach, to zobaczcie tu. Widzicie? No, także super.